jak Chrombok się skończył, jak już oddano ordery, powieszono wszystko i kiedy zapadła decyzja o tym, że zaczynają się Bieszczady, rok 1974, akcja pilotażowa, to Bieszczady organizowano bardzo podobnie jak Chrombok, tylko na o wiele większym obszarze. Tam te stanice były bardzo blisko, bo front robu był jeden, szło się do miasta, jedni marowali, drudzy budowali, trzeci tynkowali, czwarci robili archeologię wokół wzgórza, coś tam, każdy miał swoją działkę i to robili, później wracali z powrotem do swoich obozów, które były bardzo blisko siebie położone. W takim razie wszystko to było łatwiej weryfikowalne, bardziej można było sztab oceniać funkcjonował, efekty. Tak, sztab funkcjonował w stanicy Pytotekowskiej. Ci, którzy stali na czele sztabu, naprawdę byli no, głęboko zaangażowani w to, co robią i kompetentni przede wszystkim. Czy każdy resort miał własne szkolnictwo. Mhm. Nie wiem, czy to było takie złe. Na pewno to szkodziło jak gdyby takiemu jednolitemu wychowaniu. I dlatego ci doktrynerzy ideologiczni, socjalistyczni to później zlikwidowali, podporządkowali wszystko Ministerstwu Oświaty i Wychowania, bo tak to było. Później dopiero był MEN, wiele później. Natomiast wydaje mi się, że przecież w każdym takim resortowym już później, po operacji Bieszczady 40, to mogę stwierdzić, że wszędzie, jak w życiu, trafiały się PRL-ki wychowawcze. Druh Derus PKP. Było szkolnictwo resortowe PKP. Druh Narozner w Licznej, Warszawa, prawda, jako, no, ja uważam, że Danka w swoim okresie, wtedy, kiedy była komendantką stanicy w Licznej, była wybitną instruktorką wychowawcą, dlatego, że ona stwarzała, ale proszę tego nie wziąć dokładnie, taką sytuację przymusu wychowawczego. Ona się tak zachowywała i tak tym całym procesem dochodzenia do czegoś kierowała, że ludzie, a szczególnie młodzież, nieoczekiwanie dla siebie jak gdyby robili, wykonywali, chętnie uczestniczyli, wchodzili w to jak w masło. Może to jest tam po prostu wielka wartość harcerstwa, dyscyplina, która jednak... Oczywiście, dyscyplina, mundur to było też, prawda? Ale ja nie pamiętam, żeby Danka stawała na baczność wtedy, kiedy był festiwal w Bukowcu, a ona wygrywała ze swoimi piosenkami i ze swoimi zespołami, które przywodziła ten festiwal w Bukowcu jeden po drugim. A ja tam przyznam, że życie w Bieszczadach i nawet pobyt 3-tygodniowy w Bieszczadach wymagał dyscypliny. To nie ulega wątpliwości. Przecież pierwsze wielkie Bieszczady to organizowane przez Staszka Puchałę i przez sztab ludzi przez niego powołane. Ja w tej chwili naprawdę, przykro mi bardzo, ale nie potrafię opowiedzieć o Wanda Flakowicz, to była kobieta do spraw programowych, znakomita instruktorska. No i jak mówię, ta operacja Bieszczady 40, w której ja na początku nie uczestniczyłem, bo ja cały czas jak gdyby taka niechęć we mnie do tych Bieszczad tkwiła. Ja byłem na pilotażu operacji Bieszczady 40, ale nie byłem ani na obozie, ani ani w sztabie, tylko po prostu odwiedziłem. Całe przedsięwzięcie miało się skończyć w 40-lecie Powstania Polski Ludowej. I skończyłoby się, gdyby nie to, żeby zapadła decyzja o przedłużeniu pobytu. A co jest w Bieszczadach, nie wiem, czy szczęśliwa. Z tego punktu widzenia, że na to szła ogromna dotacja zatwierdzana przez HC i myśmy na przykład mogli kupować ogromne ilości sprzętu i komendy chorągwi nie dość, że zostawiały ten sprzęt u siebie, wszystkie te, które brały udział w operacji, to w swoich stanicach był nowy sprzęt, to jeszcze wywodziły później, zaopatrywały swoje inne obozy, to była oczywiście decyzja zawsze miała słuszna, prawda, no bo
bo ten Komitet Centralny nie wiedział, jak HCZ tak naprawdę dysponowało i co robiło z tymi pieniędzmi do końca. Po prostu dawało pulę, kupowało się sprzęt i AWWZ, nikt się przed nikim z tego nie rozliczał. Ale też tak mi się wydaje, kiedy zacząłem się przeglądać dokumentom, że pierwsze lata i ze względu na skład osobowy, to znaczy przede wszystkim ze względu na niebywałą wręcz osobowość zastępcy naczelnika ZHP, który był komendantem operacji Staszka Puchały, i ze względu na rygory, które wprowadzono, i ze względu na organizację, to były dwa turnusy po 30 dni, i ze względu na skalę trudności, którą zastosowano w tym. Te pierwsze 10 lat, dobrze mówię? No, powiedzmy 8, to były naprawdę znakomite w Bieszczadach. Psuć się zaczęło dopiero wtedy, kiedy zaczęto, kiedy pojawili się inni komendanci i inni programowcy, wtedy zaczęto jak gdyby ulepszać, kiedy zaczęto handlować talonami na godziny, kiedy zaczęto naprawdę w sposób bardzo nieprzemyślany i taki nachalny wprowadzać ideologię. Zostałem w tych Bieszczadach w 1983 roku zastępcą komendanta operacji do spraw programowych. Nie powiem, ale mi to zaimponowało. I nie powiem, rzeczywiście byłeś człowiekiem, który robił wrażenie, to znaczy byłeś osobą ogromnym autorytetem. I nie powiem, że to, że mi to zaimponowało, to nie przeniosło się w to, że siadałem w samochód i jeździłem i pokazywałem się, jaki to ja jestem, tylko ja wtedy naprawdę zapieprzałem w sposób nieprzytomny. No naprawdę, tak jak ja się urobiłem właśnie w tych pierwszych latach, bo ja przecież zastępcą komendanta operacji do spraw programowych to byłem 7 razy i komendantem później już w tych schyłkowym okresie byłem 3 razy, a później 2 razy byłem już komendantem baru, prawda? Czyli no ja się nakomendantowałem trochę w tych Bieszczadach i tak naprawdę to dotąd mają właśnie ta cała ekipa Staszka Puchały, która była no, odrobinę skorumpowana, ale to oni stworzyli tę operację. I im się jak gdyby należą wszystkie laury. Zresztą dostali po najwyższych odznaczeniach państwowych, jakie mogli dostać za tę operację. To oni do dzisiaj mają do mnie pretensje o to, że ja jak gdyby wychodząc naprzeciw prośbom i żądaniom wręcz Harcerskiej Rady Bieszczadzkiej, zacząłem w latach końcowych 80., na początku 90. przekształcać tą operację, no i powstało na przykład Harcerskie Lato Bieszczady, to był jeden rok jak gdyby pilotażowy, a w 91 roku powstał przy pomocy zresztą Bieszczadzkiej Wspólnoty Starszo-Harcerskiej i Olka Główczewskiego powstał bal, prawda? No i to czyli no nie wiem, czy to wyszło dobrze, czy źle. W każdym razie powstała nagle zupełnie inna akcja. Właśnie ja uważam, że tutaj mi się to udało. Akcja zupełnie odideologizowana, ale też niewielka to była sprawa z tym odideologizowaniem, no bo przecież 89-90 to był okres, kiedy socjalizm odchodził, prawda? Czy prawdą jest, że jednak Bieszczady były kuźnią kadr? Że ludzie, którzy tu przyjeżdżali, jednak później w jakiś sposób, no... To nie ulega wątpliwości. Bo chciałbym się zapytać właśnie o ludzi... To nie ulega wątpliwości, że każdy, kto przyszedł przez Bieszczada, szczególnie ci, którzy brali udział w zorganizowanych formach kształcenia, na przykład w kurcie drużynowym, czy w kurcie zastępowym, jeżeli poszczególne panowie się na coś takiego zdecydowały, że przy stanicy funkcjonował kurs, to każdy, kto skończył Uniwersytet Bieszczadzki, jak ja mówię, to byli ludzie nie do pokonania później. Bardzo dużo na dobrze prowadzonym obozie, bo nie ukrywam, bardzo szybko pod dowództwem Jasia Urbana przekształcił się w akcję socjalną.
Harcerze przestali powoli przyjeżdżać, a zaczęli jeździć ci, którzy chcieli spełnić wakacje. No dochodziło do totalnych nonsensu. Zuchy pod nawet nie nasami, a cienkimi namiocikami, prawda? Ci ludzie chorowali, wyjeżdżali, nieumyci, niedożywieni. To już było satyra. Myślę, że też musisz oddać sprawiedliwość, że to nie była kwestia wyboru akurat kogokolwiek, kto byłby komendantem. Można popatrzeć na suche rzeki, prawda? Nie. Tak, bezwzględnie. Akcja socjalna, to było tak, bo związek się po prostu ratował w ten sposób. Jak miał gdzie wysłać, to brał dzieciaki, za które ktoś tam płacił i wysyłał. No. Tylko wiesz, odrobina odpowiedzialności. Zgadza się. Odrobina odpowiedzialności, bo inna kadra. I harcerze starsi na przykład jechali nad morze z chorągwi wrocławskiej, a tutaj wysyłali socjal. To czemu socjalu nie posłali, żeby swoje dzieci wygrzały tyłki w morze, a tutaj nie przysyłali na przykład kursu drużynowych? Tylko to było odwrotnie. To jest ciekawy problem, bo zastanawiam się, jak zbilansowałoby się, gdyby zaobserwować zmianę, znaczy liczbę tych stanic harcerskich w ogóle w Polsce i ich zanik, jak również zanik stanic bieszczadzkich, dlatego że niektóre z bieszczadzkich stanic w tym zsyłkowym okresie operacji Bieszczady 40 starały się jak najszybciej zbudować takie zaplecze, które pozwoli tym stanicom trwać. Gdańsk przywiózł... I takich stanic do chwili obecnej z różnym natężeniem wyposażenie jest 12. Ja miałem bardzo duże kłopoty za to, że byłem zastępcą komendanta do spraw programowych, czyli jak przetłumaczył jeden z działaczy Solidarności Uszyckiej, ideologicznych. I ja indoktrynowałem uczestników operacji, w związku z tym, jak my jako Solidarność możemy się zgodzić na to, żeby pan Szyceli został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czarnej. Nie wyrażamy zgody na to.